Kolejne pytania zadają panowie posłowie Grzegorz Matusiak i Marek Wesoły w sprawie perspektyw finansowych na odbudowę linii kolejowej Jastrzębie-Zdrój - Katowice w związku z programem Kolej+. Pytanie będzie skierowane do ministra infrastruktury. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Moje pytanie jest skierowane do Ministerstwa Infrastruktury dotyczące Kolei Plus. W związku z tym, że 19 września 2008 roku Platforma Obywatelska zlikwidowała ostatnią linię kolejową w Jastrzębiu-Zdroju. Jest to miasto prawie 100 tysięczne. W 2001 pierwsza likwidacja kolei dotyczyła między innymi linii Jastrzębie-Katowice. Pan marszałek Jakub Chełstowski, jak i marszałek Wojciech Kałuża tą propozycję dotyczącą tej inwestycji przesunęli na trzecią pozycję jako strategiczną dla województwa śląskiego, kiedy ona w poprzednich latach była bardzo odległa, jeżeli chodzi o pozycję na inwestycje. W związku z tym mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju są bardzo zainteresowani, żeby uzyskać informację dotyczącą projekcji finansowej, jak i terminu możliwej realizacji tej inwestycji, gdyż miasto jest w ogóle pozbawione komunikacji nie tylko kolejowej, ale również autobusowej. Do tej miejscowości zlikwidowano również połączenia PKS-u, co też jest dużym utrudnieniem dla mieszkańców wracających między innymi do Jastrzębia z bagażami, ponieważ przewoźnik, który dokonuje transportu, nie zawsze ma możliwość zabrania bagaży. W związku z tym jest bardzo duża potrzeba, żeby ta kolej została uruchomiona, ze względu na to też, że bardzo dużo młodych ludzi, czyli studentów, korzysta z uczelni w Katowicach i byłaby to bardzo dobra forma transportu, przede wszystkim szybka i bezpieczna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi za zadanie pytania. Odpowiedzi udzieli pan Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie pośle, państwo posłowie, szanowni państwo. Przykład Jastrzębia-Zdroju, miasta niemalże 100 tysięcznego, bo 90 tysięcy to prawie 100 tysięcy, można powiedzieć, jest takim modelowym przykładem związanym z wykluczeniem komunikacyjnym w zakresie transportu kolejowego i identyfikacja takiego problemu stanęła u podstaw rozpoczęcia działań zaradczych, działań przeciwdziałających tej sytuacji, które się materializują w ramach programu Kolej Plus, w ramach programu, który składa się z trzech komponentów, elementów inwestycyjnego, przewozowego i przeciwdziałającego likwidacji. Te działania są opisane i w uchwale rządu, który dotyczy programu Kolej Plus, ale też w ustawie, która właśnie kończy swoje prace parlamentarne na bieżącym posiedzeniu Sejmu, ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym i innych ustaw, która właśnie wróciła z Senatu. Wczoraj się odbyła Komisja Infrastruktury. Dzisiaj zakładam, albo jutro będziecie państwo głosowali odrzucenie rekomendacji Komisji Infrastruktury zmierzającą do odrzucenia poprawki senackiej. Te dwa akty prawa, uchwała i ustawa, pozwolą na to, aby realizować program Kolej Plus. Program, którego głównym założeniem jest powstrzymanie degradacji i rewitalizacja infrastruktury kolejowej na poziomie lokalnym i regionalnym. Jest to program kierowany do miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy mieszkańców bez dostępu do transportu kolejowego, czyli Jastrzębie-Zdrój oczywiście w tym pakiecie się mieści. Zresztą otwierając nawias, powiem, że szacując koszty programu, żeśmy też jakby wskazywali, że inwestycja do Jastrzębia-Zdroju jest jakby w tych kilkudziesięciu ocenianych, blisko 100 ocenianych, to tej liście krótkiej jest rządowej, powiedzmy, jest brana pod uwagę, ale program, o czym też jeszcze kilka słów później, będzie programem otwartym i wymagającym aktywności samorządu, więc to jest lista przykładowa, a nie zamknięty katalog. To też
To też trzeba powiedzieć. Będzie program, którego realizatorem będzie PKP Polskie Linie Kolejowe jako Narodowy Zarządca Infrastruktury, a jest on właśnie kierowany ku samorządowi terytorialnemu, który we współpracy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi będzie te działania prowadzić. Jednostki samorządowe powinny łączyć się w większe grupy, żeby wspólnie tutaj móc zafunkcjonować. W pierwszej kolejności będą dofinansowane zadania mające na celu uzupełnienie istniejącej sieci kolejowej o nowe odcinki linii kolejowych, rewitalizację istniejących linii kolejowych oraz przywrócenie zlikwidowanych połączeń kolejowych w regionach, a w drugiej kolejności zadania polegające na przygotowaniu dokumentacji w tym zakresie. Katalog otwarty, wskazany w ramach założeń, przyjęty jako taki, który stanowi pewną intencję rządową, aczkolwiek będzie konkurs ogłoszony niezwłocznie po tym, jak ustawa wejdzie do porządku prawnego, bo w niej właśnie jest finansowanie przyjęte w wysokości 5,5 miliarda złotych do realizacji w latach 2020-2028. Istotną informacją jest to, że samorząd będzie musiał ponieść wkład w wysokości 15% kosztów inwestycji. Pierwszym działaniem istotnym będzie ogłoszenie naboru, otwartego naboru. Tutaj jeszcze nie będzie trzeba zapewnić środków finansowych na tym etapie, ale będzie trzeba będzie wskazać zakres takiego projektu, szacunkowe koszty, okres jego realizacji, podmioty zaangażowane, zadeklarować, nie pokazać uchwałę stosownego organu stanowiącego Rady Gminy o tym, że w budżecie są pieniądze, tylko zadeklarować wkład własny i też pokazać pewną myśl, która się z tym łączy, czyli czy w terenie jest możliwość realizacji takiego połączenia. Te działania również będą dotyczyły samorządu związanego z Jastrzębiem Zdrojem, z gmin położonych na trasie, tych wszystkich działań, które tutaj będą podejmowane. Z tego co ja wiem, takie konsultacje pomiędzy samorządem a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi wstępne już chyba trwają i są prowadzone, więc to jest też dowód, że prawdopodobnie tutaj spotkamy się z wnioskiem. To, co bardzo cieszy, ja bym z tego miejsca również chciał zaapelować do wszystkich samorządów o to, aby wejść w ten program intensywnie, bo warto. My żeśmy ogłosili założenia, potem był przyjęty program, to upłynęło już całkiem sporo czasu, żeby dokonać przemyśleń i żeby te samorządy, które są rzeczywiście zainteresowane, jak tylko się otworzy nabór, mogły się do niego zgłaszać. Znam samorządy, które już naprawdę są bardzo zaawansowane, jeśli chodzi o koncepcję. A jak pan poseł wspomniał o kwestiach związanych z połączeniami autobusowymi, to też namawiam samorządy do tego, aby wziąć udział i skorzystać z dofinansowania w ramach funduszu autobusowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, dodatkowe pytanie zada pan poseł Marek Wesoły. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, niejako odpowiedział pan już na moje pytanie, które chciałem zadać, dostrzeżyć, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo to myślę, że bardzo ważne. Chodziło mi o to właśnie, czy ten katalog jest otwarty, czy w ramach tego programu Kolej Plus samorządy będą mogły jeszcze ewentualne wnioski, czy pomysły, czy swoje jakieś kierunkowe potrzeby zgłaszać do tego programu, czy będą mogły uczestniczyć w tym programie, czy ten okres 8 lat to właśnie jest taki okres, kiedy jeszcze program będzie aktywny, otwarty i samorządy, o których pan wspomniał, które jeszcze nie zdążyły z tymi wnioskami, czy gdzieś tam przegapiły, przespały, czy będą mogły jeszcze próbować aplikować do tego programu. I dodatkowe pytanie, chodzi o współpracę samorządów gminnych i samorządów województwa. Niektóre te inwestycje są dużymi inwestycjami, często przekraczającymi możliwości gmin. Jak wygląda tutaj sprawa, jeśli chodzi o województwo, gmina, rząd?
Ja oczywiście potwierdzam, że katalog jest otwarty. Musieliśmy jakiś katalog opracować, żeby potoczyć dyskusję na temat ram finansowych. No też 5,5 miliarda plus miliard wkładu własnego samorządów, czyli w sumie 6,5 miliarda, no to są duże pieniądze, ale jednak, aby przeciwdziałać likwidacji, przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu i odwrócić likwidację blisko 7 tysięcy kilometrów linii kolejowych, które miało miejsce w latach minionych, no to z oczywistych względów to jest kwota za mała i traktujmy to jako rozpoczęcie procesu, na który się składa wiele działań, by Krajowy Program Kolejowy, Centralny Port Komunikacyjny i Program Utrzymaniowy, to wszystko, z tym mamy do czynienia oczywiście. Katalog jest otwarty, jeśli samorządy będą zgłaszały inne propozycje, no to oczywiście do naboru. Ten nabór odbędzie się niedługo, więc ten namysł powinien już się kończyć. Ważnym elementem jest to, żeby rzeczywiście samorządy na różnych szczeblach ze sobą współpracowały. I tutaj konfiguracja współpracy jest absolutnie dowolna. No, zakładam, że no, i gmina, i powiat, i województwo samorządowe powinno być zainteresowane dobrym transportem zbiorowym, traktując to jako inwestycje w rozwój swojego regionu, powiatu czy małej ojczyzny. I tu współpraca musi być. Musi być deklaracja marszałka jako organizatora transportu regionalnego, że on po wykonaniu takiej inwestycji uruchomi rozkład jazdy, czyli uruchomi przejazd. Bo nie jest nam potrzebna do szczęścia wyłącznie infrastruktura, ale potrzebny jest również ten pociąg, który po tej infrastrukturze w dobrym rozkładzie jazdy się przemieści. Więc oczywiście ta pełna współpraca szeroka jest jak najbardziej oczekiwana i potrzebna, a katalog jest otwarty. Dziękuję bardzo.